dobry wszystkim. Jest kolejny wspaniały dzień. Dzisiaj chciałem nawiązać do teleturnieju dość znanego Milionerzy i do jakby pomocy, które można tam wykorzystać. Jak wiadomo, program polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania i są dwa czy trzy koła ratunkowe. W najnowszej wersji nie wiem do końca, jak to wygląda. W każdym razie czytałem, czy słyszałem o statystyce, która mówi o skuteczności tych kół ratunkowych. I było tam o dwóch kołach. Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela i koło ratunkowe, pytanie do publiczności. I skuteczność tych dwóch pomocy jest różna. Jeśli chodzi o publiczność, to 93% odpowiedzi jest poprawna. Jeżeli chodzi o przyjaciela, to 60% odpowiedzi jest poprawnych. Wiadomo, przyjaciół mamy różnych, sami ich wybieramy. Nie każdy jest ekspertem we wszystkich dziedzinach, więc jakby po części to na pewno odpowiada za ten wynik. Ale co ciekawego pokazują te badania. A mianowicie, że w grupie jest siła. I tu oczywiście nie chcę jakby zachęcać do tego, żeby iść za tłumem, żeby przytakiwać wszystkim jakby osobom, które są w grupach, żeby przytakiwać większości, żeby nie mieć swojego zdania, bo tak nie jest. Musimy mieć swoje zdanie, musimy mieć swój pomysł, szczególnie w pracy przedstawiciela handlowego, w sprzedaży. Musimy mieć swój pomysł, żeby się wyróżnić. Już niejednokrotnie o tym tutaj rozmawialiśmy, że żeby być zapamiętanym, żeby być tą osobą spersonalizowaną, tym Michałem, Krzysiem, Magdą, a nie kolejnym domokrążcą, no to trzeba się wyróżniać. Trzeba czymś zapaść w pamięć klientowi, więc trzeba mieć jakby swój pomysł. Ale jakby statystyka, ta, jeśli chodzi o skuteczność tych odpowiedzi, pokazuje, że jednak warto korzystać z doświadczenia grupy. Nie podążać za grupą, nie patrzeć ślepo, ale korzystać z doświadczenia. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy, czy to nie wiem, w takim życiu rodzinnym, czy w zawodowym, jeżeli masz trudnego klienta i nie wiesz za bardzo, jak sobie z nim poradzić, co można zrobić, no jakby twoje pomysły już się wyczerpały, no to warto skorzystać z doświadczenia grupy. Poczytać, jak to robią inni, porozmawiać z innymi handlowcami, bo o ile gdzieś tam, powiedzmy, u większości klientów sobie wyśmienicie radzi sam z swoim pomysłem, to mogą pojawić się sytuacje, gdzie właśnie to doświadczenie grupy może ci pomóc przełamać bariery. Też jakby w grupie to takie, ten wynik jest mocny z tego względu, że składa się jakby większa ilość osób na to badanie. Czyli no, może się trafić ktoś, kto nie zna odpowiedzi, ale na to przychodzi kilka osób, które znają odpowiedź. Jeżeli natomiast wzorujesz się na jednej konkretnej osobie, albo tylko na sobie, no to jeżeli idziesz w złą stronę, no to idziesz 100% w złą stronę. To jakby nikt cię nie nakieruje. Jeżeli nie będziesz szukał pomocy z zewnątrz, nie będziesz jakby trochę inspirował się innymi, no to jeżeli będziesz szedł w złą stronę, no to może być tak, że nikt cię nie zatrzyma. Także warto czasem się zatrzymać, spojrzeć na innych, porozmawiać z innymi, bo mogą pojawić się jakieś ciekawe doświadczenia, których niekoniecznie musisz sam, które niekoniecznie sam musisz przeżyć, tylko na kogoś błędach samemu lepiej jakby tworzyć swój pomysł na życie. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Hej!